Kocham cię. Ja ciebie bardziej. Napoje dla najszczęśliwszej pary w naszej restauracji. Jak się spotkaliście? Oh. Truskaweczko, opowiedz tę historię. To było jak romantyczny film. Co za świetne przyjęcie. A ty wspaniale tańczysz. Dziękuję. Ty też. Co? Bawisz się beze mnie? Tak nie może być. Mam dość. Ja też idę. Hej, Bartek! Zgubiłam go. A oto moje popisowe ruchy taneczne. O tak! Bartku, ja ci pokażę ruchy taneczne. Pa, dziewczyno! On będzie mój. Zatańczmy, malutki. Ale jesteś zabawny. Gdzie chcesz usiąść? Tu czy tu? Tu. Okej. To ja usiądę tu. Nowe menu. Nie przesunął nawet krzesła. A, to boli. Stół się przesunął. Nie wygłupiaj się. Ja wezmę sałatkę. O tak, idealny moment. Nasze ręce dotkną się w popcornie. I możemy zjeść razem. Trochę odpłynęłam. To się zaraz stanie. Co? Gdzie jest popcorn? Zjadł cały. Pycha. Widzę. Bartkowi bardzo podoba się dziewczyna, z którą rozmawia. Ale jesteś zabawny. Możesz przynieść jej wodę? O, bardzo chce mi się pić. Miałem rację. O, tu jest. Kto to jest? To śmieszne. Przepraszam, to komiczne. O nie. Ale nikt się tak nie śmiał z moich żartów. Bartku, o czym ty mówisz? To ty, Lauro. Napoje na koszt firmy. Woda? Ale dlaczego jest tu słomka? One tylko zanieczyszczają naszą planetę. Nie potrzebuję jej. O, ale niezręcznie. Bartku, zaraz wracam. Proszę, słomka się przydała. Wow, jesteś taka utalentowana. Wszystko suche. To nasze miejsca. Usiądź. Ja pójdę po popcorn. To mój. A to twój. O, dziękuję. Ale to śmieszne. Filmik gotowy? O, jak kogoś porywasz, to trzeba napisać żądanie okupu. Wysłać do Bartka. Wiadomość? Porwali Laurę. O nie, muszę ją uratować. A co z pieniędzmi? Przepraszam. Otwieraj. Bartek? Coś mi się wydawało. Laura! Hej, Bartku, uratowałeś mnie. Lauro, przestraszyłaś mnie. Wejdź, wybawca zasługuje na nagrodę. Zabieram twojego pionka. Brawo, gratuluję. Ale jesteś utalentowana. Swoją drogą, mam niespodziankę. Tylko nie podglądaj. Założyć maskę? Dobrze. To nie zajmie długo. Ale długo jej nie ma. O tak, maska. Bartku? To dla ciebie. Co? Ale to było tylko pół godziny. Myślę, że Laura się przestraszyła. Ale nikt inny. Zaczekaj. Proszę.
Laura Truskaweczko, wszyscy się boją, nie tylko ty. Przytulę cię. Gdzie jest kelner? Ej, chcemy jeść. Zaraz wracam. Barku? Cześć, będę dziś waszym kelnerem. Co chcesz zamówić? Zacznę od... Ej! Zaczekaj. Słucham. Hej, Bartku, za bardzo wczuwasz się w rolę. Ja stawiam. O, Bartku, poproszę dwie paczki Huba Buba. Proszę. To dla ciebie. Ups. O, pomieszało mi się. Bartku, miłego seansu. Bartku, patrz, jak robię balona. Lauro? O, nie. Żyjesz? Bartek! Szkoda, że mnie nie widziałaś. Rzuciłem się z gołymi rękoma na niedźwiedzia. O, Bartku! Pokonałem go z ręką za plecami. To było łatwe. Możesz zrobić wszystko. Może naprawisz lampę? Lampę? Jasne. Patrz! Odsuń się. Zobacz, jak robi to profesjonalista. Udało się. A u mnie przecieka kran. Możesz zobaczyć? Idziemy. To tu. Ten kran. Bum i gotowe. Już nie przecieka. Dziękuję. Jeszcze kuchenka potrzebuje naprawy. To też mogę zrobić. Zobaczmy. Oczywiście. Jest. Zajmę się tym. Jak nowa. Hej, Bartku. Dziękuję. Wow, świetnie mi poszło. Trzymaj swój prezent. Zaczekaj tu na mnie. Poproszę dwa bilety. Został mi tylko jeden. Jak to jeden? Chociaż... Jeśli Bartek usiądzie mi na kolana, to możemy razem obejrzeć film. To chcesz ten bilet, czy nie? Tak, chcę! Bartku, już idę! Jest tylko jeden bilet. Będziemy musieli usiąść na jednym miejscu. Tak, pospieszmy się. Mam bilet, ale musimy się nim podzielić. O nie, Bartku! Ty i ja. Proszę. O, nie ma mowy. Każdy musi mieć własny bilet. Co? Szkoda. Wasze zamówienie będzie gotowe za 10 minut. Ale miły kelner. Chwila. Co? No już, tak jak rozmawialiśmy. A tak, pamiętam. Co się dzieje? Ha, oko mi lata. Aha, mi też się zdarza. Pomogła mi herbata ziołowa. Działa natychmiast. Spróbuj. O, kocham cię? To dla ciebie. Dla mnie. To słodkie. Kelner mnie lubi. To nie tak. Cóż, no już, jedz. Mmm, to jest pyszne, dziękuję. Mój wspaniały plan się nie udał. Teraz albo nigdy. Bam! Ale ze mnie nie zdara. Proszę, możesz się przebrać. Świetnie, dziękuję. Przebrałem się. Co to za obrączka? Bartku, kochanie! Tak! Co? Co się stało? To takie romantyczne. Jesteście niesamowici. Ciąg dalszy nastąpi. Podobał ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, czy chcesz zobaczyć kontynuację historii Bartka i Laury.
I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików od Trum Trum.